Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Sebastian. Wy oglądacie kanał Michał i Seba Wędkują. Dzisiaj przyjechaliśmy na łowisko specjalne Eldorado, niedaleko Nysy. I ustawiamy się na grubo, na karpie. Zapraszam. Panie Michale, co pan holujesz? Panie Michale, co pan holujesz? Proszę pana, nie wiem, idę. Przydałby się ten. Podbierak? Podbierak. Ale już teraz, zaraz? No tak, bo idzie, wiesz, jak... Lechor. Dobra. Już biegnę po podbierak. Jestem Michał. O! Nie ma. Ale to może i dobrze. Mniej śluzu na podbieraku. Akurat. Bierzemy wojeczek, suche miejsce. Nóeczki przygotowane, pocięte. Długie, bo jak są za krótkie, to się człowiek więcej czasu traci na tej oszczędności, wiążąc to. Teraz tak, ciężarek do ręcznika. Z racji tego, że mój kolega kamerzysta jest jedynym posiadaczem nożyczek, to ja sztuka druciarstwa oczywiście. Trochę w ten sposób, ale moja metoda powoduje, że nawet to nie jest przeszkodą. I teraz tak, zamiast składać tam ciężarek i przepychać to, to ja już znajdę ten opór, który zgrabnie duciarsko nożykiem zrobiłem. Biorę drugi koniec przyponu i przekładam tutaj. W ten sposób. I teraz bez napięcia mogę sobie spokojnie wprowadzić ciężarek, tak żeby mi tam nie łupnął. I teraz bez napięcia woreczek wciągam. Proszę. Proszę. I można zasypywać. No i co tam, panie, ładujesz pan do takiego woreczka? Tak, mieszankę specjalnie nie z osuszonym tym zanętą suchą, żeby osuszyła trochę kukurydzę. Pokruszone kulki, ubić nie za mocno, żeby dziura się nie wybiła w dnie. I teraz najgorszy etap, czyli wiązanie. Weź, ja ci przytrzymam, a ty zawiążesz. Trzymaj. Nie, bo jakbyś przytrzymał mi tylko końcówkę. No. Końcówkę. Proszę. O, i to już mi, nie naciągaj tylko, o, i to już jest bardzo pomocne, jak to mówią Francuzi i pacjenci do pielęgniarek, merci. Dobra, to ja lecę po łódeczkę. O, łódeczka się przyda. Dzisiaj nasze przynęty wywozimy za pomocą łódki zanętowej, także jest na co popatrzeć. Dobrze. To ty trzymaj pilota, ja ci wrzucę łódkę. Włożyć kabło, żeby cię nie wyciągnęło z łódeczki. Taka łódeczka. Mariusz, uśmiechnij się będziesz na filmiku. Mariusz, pochwal się, co tam masz. A to taki delikatny leszczyk, słuchajcie. Brawo, smoka! Czekamy cały czas na amura, jakąś 16 albo na karpiszona. 20. Po to nastawieni jesteśmy. I tu nas sprzęty takie nam akurat delikatne biorą. Eldorado, słuchajcie. Chyba najmniejszy leszczyk, jakiego widziałem. Ja tak, no, mikroleszczyk. A jaki zacięty? Nanoleszczyk. I no, próbował zjeść taką kulkę, niesamowite. I w pysk wcięty, no idealnie. Gratuluję. Bóg zapłać, dobry człowiek. Proszę mnie teraz pobić. Może mi się to nie udać. O, leszczyk. No mistrzostwo świata taki leszczyk. Bezzadziorowe. Mistrzowskie wyciągnięcie.
Tak jest. I do koszyka na sumika. A jest tam instrukcja obsługi tej siatki? Nie. Jest. A instrukcja jest, proszę. Jest. Zrobimy tak, że nagramy. Uwaga, przyłowy typu leszcz, krąb proszę wrzucać do niebieskiej siatki, nie wpuszczać z powrotem do wody. No i tyle mamy tych właśnie przyłowów. Słuchajcie, na razie nie ma za bardzo co relacjonować. Wjeżdżają leszczyki. No i to jest maks na razie, co udało nam się połowić. Czekamy na to, że może w końcu weźmie jakaś większa ryba. Ale było branie, czy jak ty to zrobiłeś? Po prostu, aż wiesz, ja tutaj objąłem zestaw. Aha. Normalnie takie p***e, że aż mi cały się ten, stoi przebyki. No dobra, no ja tu jestem, nagrywam cię. Znaczy spokojnie, daj mu wiesz, daj mu czas, żeby sobie odszedł. Ja ci tą wędkę odłożę na podpórkę. Ale płynie do mnie, poczekaj. Co? Do mnie płynie. Wędkę daj w ogóle na ziemię najlepiej, albo gdzieś na bok. Dobra, ja ją wycofam stąd. No najlepiej. No chwal się, co robisz. A to idzie? Idzie. O k***a. Ale dzik. Tutaj takie są. Chyba wchodzi w zestawy tam. Zobaczymy go, czy nie? Jeszcze sporo czasu. Jakby to podbierak jest pod ręką, spokojnie. Ten idzie już w moją stronę. To może i dobrze. Dobra, zmienimy perspektywę, bo może zobaczymy. Mam zestaw chyba. Aha, ja chyba... Nie ciągnij! Bo on chyba wszedł w twój zestaw, wiesz? Jest już tutaj, prawie podbijak. No jest, ale to... Aż tak? Poluzujcie! Amur. Prześliczny ten amur. O, panie. Jo. Ach jo! Dobra, mam. Mata. Idź po matę. O kurcie, pierdziel, gdzie ta? Trzymaj go, chyba ten puszczę na chwilkę. Ale jest bez zadzierowych haktów, wiesz, on łatwo wyjdzie. Pięknie z boku się zapiął. Pyk, pyk. Bez ciężarka jest, nie? Wypiął się ciężarek. Aha, no. O, ja pier... Taki żeby to nikt nie zapalił. Musisz go przytulić. Przytulić i buzi mu dać. Pięknie. To jest koło dechy. Poszedł? Tak. Miał jeszcze sporo siły. Odpłynął majestatycznie, zawinął ogonem i tyle. No, panie Michale, gratulacje. Słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Sami widzieliście, no Michał został królem amurów. Po raz kolejny nawyciągał się, przepiękną rybę wyciągnął. Naprawdę, no to około 10 kg ten amur miał. Ślicznie. Tutaj sąsiad Mariusz nawyciągał leszczy. Ja złowiłem jednego leszcza, no nie udało się go nagrać. Po prostu w ferworze walki Michał holował amura, ja miałem leszcza, także no, nie byłem w stanie się rozdwoić. No cóż mogę powiedzieć, łowisko Eldorado na jeden dzień to naprawdę trudno jest cokolwiek powiedzieć, czy po prostu my się nie wstrzeliliśmy w te ryby, czy one nie żerowały tak intensywnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeszcze na początku padał deszcz, widzicie niebo pochmurne cały czas. Także na dzisiaj kończymy, ale wydaje mi się, że warto tutaj przyjechać i spróbować swoich sił z tymi dużymi karpiami, bo jak patrzyłem po innych filmikach, to naprawdę jest tutaj co połowić. Także zapraszam Was serdecznie na kolejne nasze produkcje. Trzymajcie się, cześć!
No ale już powoli się zbliża czas naszego powrotu, także no... Jesteśmy pełni nadziei, że coś jeszcze się uda odłowić, ale czy na pewno? Zobaczymy.